Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam tak trochę podsumować ostatni czas, który w polityce odbijał się bardzo szerokim echem. Dobrze zrobić czasami jest taki rachunek, który powie o rzeczach dobrych i tych złych. Także kochani, zapraszam serdecznie. Zaczynając od nielegalnych migrantów na granicy białoruskiej, na których wydajemy bardzo duże pieniądze, bo nie wiem czy pamiętacie, ale dla ośrodka dla uchodźców zamawiane jest nawet sprzątanie. Budowa muru, który jak podejrzewałam nie ma wkopanych fundamentów, tylko na szybko postawione jakieś śmieszne ogrodzenie, zakupy kasy, a migranci przekopują się pod nim. Chciałam tylko przypomnieć, że to, że media się już nie interesują tematem białoruskiej granicy, nie znaczy, że problem zniknął, a świat kręci się wokół Ukrainy, bo tam sytuacja nadal jest poważna. Z Rosji za grosze można kupić wizę do Polski, co wyświetla się w formie reklamy na Yandexie. Kolejna sprawa to konflikt Rosja-Ukraina i wydawanie polskich złotówek na opiekę medyczną, socjal i inną pomoc. I o ile jedna pomoc jest niezbędna, o tyle nie rozumiem wydawania 12 000 złotych dla ukraińskiej kobiety, która urodzi dziecko. Przecież to dziecko zapewne nie będzie polskim obywatelem, bo większość uchodźców wraca do swojego kraju. Wraca COVID, mamy ogromne zapasy antidotumów, których nikt nie chce. Była afera, że mieliśmy zamówienie na ileś milionów złotych i okazało się, że Morawiecki musiał negocjować z Pfizerem, żeby tego nie brać. Bo większość obywateli naszej pięknej Polski, krótko mówiąc, mają w dupie ich antidotumy, bo ileż dawek można przyjmować? Wyszło z tego jakieś szaleństwo. Oczywiście, skoro mamy nadmiar, w kogoś trzeba to wlać, żeby się nie zmarnowało. Czekam, aż resztę oddadzą dzieciom z Afryki. Bo na ten kontynent leci już wszystko, co jest tam niepotrzebne. O aborcji już nawet nie mówię, mogę was tylko odesłać do moich wywiadów z protestującymi na kanale, co mówią: blackout, brak węgla, zbyt małe zapasy gazu, rada, aby ocieplić domy, zbierać patyki, zaciskać zęby, szalejąca inflacja, nadwyżki, podwyżki rat kredytu i zaraz kolejny nakaz noszenia maseczek. I ja pytam, czy rządzący myślą, że my to długo wytrzymamy? Glapiński, inflacja, deflacja, stopa procentowa, kłamstwami, namawianiem Polaków do zadłużania i wprowadzania konsumentów w błąd, co jest w Polsce karane przez UOKiK. Rozeszło się po kościach i wybrano go na kolejne 6 lat, żebyśmy razem z nim poszli na dno. Respiratory, jedna z największych afer w Polsce, kiedy pan Szumowski kupił respiratory od handlarza bronią, który umarł, zanim prokuratura wszczęła śledztwo. Prokuratura zaniechała działań i spalili gościa, zanim się za to zabrali i w sumie nie wiadomo kogo spalili i czy handlarz bronią wspólnie i w porozumieniu z członkami rządu nie dostał kolejnej szansy na życie na jakiejś wyspie, by jakby się afera wydała, to posypałoby się zapewne najważniejsze głowy państwa. No i moje ulubione, bo to taki gest Morawieckiego, wykupienie chryzantem za 86 milionów złotych od sprzedawców. I to kuźwa dlatego, że stwierdzili, że zamkną cmentarze. Oczywiście nie dla wszystkich, bo Kaczyński mógł wejść na ten cmentarz. Zamknęli nas na święta w domach, a żona prezydenta Andrzeja Dudy pojechała do rodziny do Krakowa. Mało wam jeszcze śmierć Izy z Pszczyny, śmierć Marcina z Piątku, zabitego przez policjanta, 32-letni Bartek zabity przez policjanta w Lubinie, Łukasz Łągiewka, lat 29, zabity przez policję, Leszek Lachowicz z Nowej Soli skatowany przez policję, Agnieszka z Częstochowy i wiele innych osób, które straciło życie przez chory system w Polsce. Zostawiam was tą myślą i do zobaczenia. Hej!